Mam na imię Alfreda, przyjechałam z Bydgoszczy. Jestem w Stowarzyszeniu Amazonek Łuczniczka. Jestem 20 lat po zabiegu masektomii całkowitej. No, bardzo się ucieszyłam, że dostałam taką propozycję, że mogę tutaj skorzystać z tego wyjazdu, bo nigdy nie byłam. I może powiem tak, jako zajęcia bardzo fajne. Panie rektorki są wspaniałe, tak bardzo fajnie to prowadzą. Nie każą nam się stresować, ale mimo wszystko ja mówię o sobie w tej chwili, że się jednak stresuję. No, moim marzeniem byłoby pojechać do Peru, ale raczej to jest chyba niemożliwe ze względu może finansowych. Byłam w ubiegłym roku w Portugalii, w Hiszpanii, także zwiedziłam Fatimę. No, trochę byłam w Grecji, byłam w Hiszpanii też mówiłam. No, tak myślę, że może jeszcze będzie mi dane gdzieś pojechać. No, chciałabym po prostu zobaczyć kulturę, która tam w tym kraju jest, ich kuchnię, no i zwiedzić po prostu jakieś zabytki, które są bardzo atrakcyjne. No, uważam, że tam po to bym chciała pojechać.